Dni otwarte uczelni odbyły się w Kolegium Novum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu. Jak co roku, bogatą ofertą wykładów i pokazów, uczelnia zachęcała do studiowania w Zamościu. Jakie atrakcje? Jest ich tak tyle, tak dużo, że po prostu można rzeczywiście oszaleć z wrażenia. Żartuję oczywiście, ale rzeczywiście propozycje są bardzo ciekawe. Jak zwykle tym razem mamy 2 dni bardzo intensywnej pracy. Pokazujemy różne rzeczy. Przede wszystkim pokazujemy umiejętności studentów naszych i absolwentów przez pryzmat doświadczeń, jeśli chodzi o kierunki kształcenia. Przyszli absolwenci mogli sami przekonać się na pokazach fizycznych, czy bananem można wbić gwoździa. Ponadto dowiedzieli się, że spadochroniarstwo jest nie tylko dla komandosów. Najlepsza taka przygoda to ta z Airsoft Gun, a jak ochrona, to tylko VIP-a. Wszyscy zainteresowani zapoznali się też z wciąż narastającym problemem cyberprzemocy i cyberprzestępczości. A z cyberprzemocą to tak jak z każdą przemocą, znaczy ona się nigdy nie kończy. Zmienia się formy, zmieniają się treści, zmienia się sposób działania, natomiast nigdy nie będzie tak jak w życiu rzeczywistym, w życiu niewirtualnym, nie w świecie internetu, tylko w świecie realnym. Tak na marginesie, świat wirtualny to też świat realny, że w obu światach elementy przemocy, szerzej elementy niemądrego wykorzystania narzędzi, w tym narzędzi internetowych, będą się zdarzać, zdarzają się i będą się zdarzać. Uważajcie, to jest ciekły azot, widać jak panuje, Przyszli żacy mogli zaznajomić się z problematyką geriatrii dla nastolatków na wykładzie wygłoszonym przez profesora Krzysztofa Marczewskiego. A co ma wspólnego geriatria z byciem nastolatkiem? No przede wszystkim kluczowe znaczenie drugiej dekady dla kształtowania naszego zdrowia, to znaczy tam osteoporozy, jakichś funkcji poznawczych, wykształcenia. Najlepsze zdolności myślenia mamy około 12 roku życia. Potem się nam to już niestety pogarsza. No a po drugie stale wzrastający odsetek osób starszych. Wreszcie współczesne nastolatki najprawdopodobniej będą żyły gdzieś tak ponad 80 lat, czyli to jest coś, co ich bezpośrednio będzie dotyczyć. Uczniowie szkół średnich mieli okazję zwiedzić, zobaczyć i poznać uczelnię od podszewki. Podoba mi się tutaj atmosfera, na pewno, i masaż był taki cudowny. Każdy mógł porozmawiać ze studentami i dowiedzieć się, jak się studiuje w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji. To jest tu świetna kadra, świetne warunki do nauki. Ponadto tworzyli nam nowe, świetne laboratoria komputerowe, wytrzymałościowe i chemiczne, w których właśnie prowadzimy doświadczenia, pokazujemy studentom, co można ciekawego uzyskać z prostych doświadczeń chemicznych. A gdy zmęczenie dawało się we znaki, każdy odwiedzający mógł odpocząć podczas masażu relaksacyjnego. Pan zaczął ziewać, czyli mam przyspieszyć czy kończyć? Swoją bogatą ofertą uczelnia przyciągnęła tłumy młodych ludzi. Ciekawe wykłady i pokazy sprawiły, że ciężko było zdecydować się, co wybrać. Kolejne dni otwarte uczelni już za rok.